Pora na przegląd najważniejszych wydarzeń z życia Grupy Orlen. Zaczynamy nasz program informacyjny. Grzegorz Szałkowski, dzień dobry. Oto najważniejsze tematy tego wydania. Sympozjum naukowo-techniczne Chemia 2018. Wojewoda kujawsko-pomorski z wizytą w Anwilu. Szukamy dawców, ty też możesz pomóc. To już tradycja, że Płock, stolica polskiej chemii, jest gospodarzem konferencji, która gromadzi ekspertów tego środowiska, przedstawicieli biznesu i rozmaitych branż współpracujących z sektorem. Tym razem w Płockim Domu Technika odbyło się sympozjum naukowo-techniczne Chemia 2018. Tradycyjnie PKN Orlen był gospodarzem honorowym wydarzenia. W programie znalazły się m.in. kierunki rozwoju chemii i petrochemii, regulacje, technologie przyszłości czy też innowacje. W jednej z debat poświęconych rafineriom przyszłości i przemysłowi 4.0 brał udział członek zarządu Orlenu do spraw produkcji Krystian Pater. To jest swego rodzaju proces, w którym wszechogarniający internet, informacja, bazy danych zaczynają wchodzić na trwałe w zarządzanie majątkiem produkcyjnym. I to się nie stało od chwili wypuszczenia Industry 4.0, tylko to się stało dużo już wcześniej. Sukcesywnie w Orlenie poprzez szereg nowych wdrożeń to Industry 4.0 wchodzi. To są Advanced Process Control, czyli zaawansowane sterowania, to są wykorzystanie szeregu bazy danych. W nasze życie, w nasz język wchodzą już zdigitalizowane angielskie określenia, ale to jest właśnie to Industry 4.0. Dla młodych ludzi rzeczywiście, tych, którzy dzisiaj występują, przyjmują się do pracy, oni sobie takiego innego środowiska, jak właśnie takiego środowiska zdigitalizowanego nie wyobrażają. I to jest ta odpowiedź. Oni w takim normalnym układzie nie są w stanie funkcjonować. Dzisiaj niepotrzebny jest mechanik, niepotrzebny jest energetyk, chemik. Dzisiaj jest potrzebny człowiek omnibus z elementami informatyki, z elementami takiego szerokiego spojrzenia, z językami. Ponowny renesans przychodzi jako Industry 4.0. Wśród innych przedstawicieli naszej firmy podczas debat można było posłuchać Macieja Kropidłowskiego, dyrektora Biura Techniki, podczas dyskusji, jak się buduje chemię w Polsce i na świecie. Główny ekonomista Adam Czyżewski wystąpił z prelekcją na temat gospodarki 4.0, raportu wydanego przez nasz koncern. W dwudniowym wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele spółek grupy kapitałowej. Tradycyjnie sympozjum towarzyszy też ekspozycja wystawiennicza firmy z szeroko pojętej branży, które na stoiskach prezentują swoje oferty produktowe i usługi. Wojewoda kujawsko-pomorski odwiedził włocławską spółkę z grupy Orlen. Mikołaj Bogdanowicz spotkał się z zarządem Anwilu, zwiedził instalacje produkcyjne, a także blok parowo-gazowy należący do PKN Orlen. Powodem wizyty była chęć poznania planów rozwojowych Anwilu, jednego z filarów gospodarczych regionu. W wojewodzie kujawsko-pomorskiemu towarzyszył dyrektor jego biura Tomasz Łapicz. Zarząd włocławskiej spółki reprezentowali prezes Jacek Podgórski oraz członkowie Jarosław Ptaszyński i Waldemar Gabruś. Spotkanie umożliwiło zaprezentowanie planów inwestycyjnych oraz stworzyło przestrzeń do dyskusji na temat wpływu przedsiębiorstwa na rozwój społeczno-gospodarczy Kujaw i Pomorza. Ponadto w trakcie wizyty Jarosław Ptaszyński, dyrektor operacyjny Anwilu, przybliżył wojewodzie specyfikę produkcji chemicznej oraz oprowadził gości po jej instalacjach produkcyjnych. Mikołaj Bogdanowicz zwiedził także blok gazowo-parowy naszego koncernu, znajdujący się na terenie włocławskiej firmy, zapewniający Anwilowi energię elektryczną i cieplną oraz wytwarzający energię elektryczną na potrzeby Włocławka i województwa. Anwil, zatrudniając ponad 1250 osób, należy do największych pracodawców Kujaw i Pomorza. Chemiczna spółka z grupy Orlen jest także jednym z głównych kontrybutorów do budżetu Włocławka, wnosząc opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, a także uiszczając podatki od nieruchomości oraz dochodowe od osób prawnych i fizycznych. Anwil jest także hojnym mecenasem kultury i sportu oraz twórcą fundacji Anwil dla Włocławka, której beneficjentem jest już co drugi mieszkaniec Włocławka. Podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 2 lutego akcjonariusze uchwalili ogólny katalog celów zarządczych decydujących o części zmiennej wynagrodzenia członków zarządu spółki, jak również zmiany w statucie rozszerzające zakres działalności. Dokonali też zmian w składzie Rady Nadzorczej. Ze składu Rady odwołano Agnieszkę Krzętowską, Angelinę Serotę i Adriana Dworzyńskiego oraz powołano zasiadającą już w Radzie Izabelę Felczak-Poturnicką na przewodniczącą Rady oraz Agnieszkę Biernat-Wiatrak, Jadwigę Lesisz i Małgorzatę Niezgodę do składu Rady Nadzorczej spółki. Następnie Rada Nadzorcza na posiedzeniu 5 lutego dokonała zmiany
w składzie zarządu spółki. Na miejsce odwołanego ze stanowiska prezesa zarządu Wojciecha Jasińskiego powołano Daniela Obajtka. Jednocześnie Rada Nadzorcza odwołała wiceprezesa zarządu Mirosława Kochalskiego i członka zarządu do spraw inwestycji i zakupów Marię Sosnowską. Rada postanowiła też oddelegować do funkcji członka zarządu do spraw inwestycji i zakupów Józefa Węgreckiego powołanego wcześniej w skład Rady Nadzorczej z mandatu ministra energii. Zapraszamy do lektury lutowego numeru Razem. Na pierwszej stronie publikujemy list prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka do pracowników grupy. W numerze nie zabrakło też aktualności. Polecamy także rozmowę z Kubą Przygońskim, kierowcą Orlen Teamu, bijącym kolejne rekordy na rajdzie Dakar. 7 i 8 lutego odbyła się doroczna narada obszaru bezpieczeństwa grupy Orlen. Przedstawiciele obszaru bezpieczeństwa spotkali się w celu dokonania podsumowania 2017 roku oraz zaplanowania nowych kierunków i możliwości działań w jego zakresie na kolejne lata. Narada odbyła się w nowej formule podzielonej na dwa obszary tematyczne: bezpieczeństwo osobiste i bezpieczeństwo procesowe. Podczas narady przyznano nagrody w ramach 5 edycji konkursu Dobre Praktyki BHP i 3 edycji konkursu Miliony Roboczogodzin bez wypadku. Pierwsze tygodnie nowego roku pływają dzieciom pracowników Orlenu i spółek na oczekiwaniu na bal karnawałowy. Od wielu już bowiem lat ta impreza stanowi stały element oferty socjalnej dla pracowników i ich rodzin. Jak zatem wyglądało to w tym roku? Spotkanie karnawałowe odbyło się w Orlen Arenie. Młodsze dzieci obejrzały przedstawienie Księżniczka na ziarnku groch. Dla nieco starszych odbiorców został zaprezentowany spektakl Multivisual Pokaz Light Show. Ponadto uczestnicy mogli podziwiać pokaz freestyle futbolu w wykonaniu Dawida Pajora oraz spotkać się z piłkarzami ręcznymi Wisły Płock. Na dzieci czekały także warsztaty chemiczne i manualne, strefa malucha, strefa wirtualnej rzeczywistości czy strefa rysowania 3D. Najbardziej mi się podobało robienie okularów 3D. Koncept laserowy był bardzo ciekawy, taki pomysłowy, nie jest takie coś na co dzień. Robiliśmy różne eksperymenty, najbardziej mi się podobał, gdy rękawiczka tak jakby rosła. Każdy znalazł coś dla siebie i z pewnością nikt się nie nudził, czego potwierdzeniem są pozytywne opinie płynące od opiekunów dzieci. Zabawa dobrze pomyślana, bardzo sensownie o różnych grupach wiekowych dzieci, prawda? Więc od najmłodszych do najstarszych każdy znajdzie tutaj coś ciekawego dla siebie, jakąś miłą zabawę. Impreza warta naśladowania i oby była taka również w następnym roku. Podczas spotkania zostały również wręczone nagrody zwycięzcom oraz laureatom 3 edycji konkursu Witaj na świecie. A teraz historia 10-letniego Marcela, który choć jest dzieckiem, od 2 miesięcy zbiera doświadczenia trudne do zrozumienia dla niejednego dorosłego. Zaczęło się od bólu w głowie i gorączki. Lekarz pierwszego kontaktu podejrzewał zapalenie wyrostka, ale brutalna prawda wyszła szybko na jaw. To białaczka. W połowie grudnia badania potwierdziły zajęcie komórek krwi i szpiku kostnego w 97%. Orlen wraz z fundacją DKMS szuka dawcy dla chłopca z Płocka. Misją Fundacji DKMS jest znalezienie dawcy dla każdego pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia komórek macierzystych szpiku. W ciągu ostatnich kilku lat fundacja zarejestrowała ponad 1 140 000 potencjalnych dawców w kraju. Obecnie w Płocku zarejestrowanych jest lekko ponad 9 000 osób. Miejmy na uwadze to, że każdego dnia rejestrują się nowi potencjalni dawcy i być może z tego grona, z tych osób są też osoby z Płocka. Jeśli chodzi o dawców faktycznych, to na ten moment mamy 18 dawców faktycznych, czyli osoby, które podzieliły się cząstką siebie, swoimi komórkami macierzystymi lub szpikiem z osobami potrzebującymi. Jeśli chodzi o porównanie tego do całej Polski, to na terenie Polski mamy zarejestrowanych 1 300 000 potencjalnych dawców. Pamiętajmy, że co godzinę ktoś w Polsce dowiaduje się, że jest chory na nowotwór krwi. Na świecie to 35 sekund i 75% z tych osób potrzebuje dawcy niespokrewnionego, czyli osoby, która bezinteresownie się zarejestruje w takiej bazie jak nasza. I być może w tym gronie znajdzie się ktoś, kto będzie mógł pomóc Marcelowi lub innym potrzebującym zdrowych komórek macierzystych. Akcja rejestracji dawców odbędzie się w całym Płocku 17 i 18 lutego. Dodatkowo pracownicy Orlenu i spółek z grupy kapitałowej będą mogli dokonać swojego zgłoszenia we wtorek, 20 lutego. Będzie to możliwe także dzięki pracy wolontariuszy z naszej grupy. Nasz szpik może pomóc nie tylko Marcelowi, ale innym osobom w Polsce i na całym świecie. Stąd szeroka akcja i zachęcanie wszystkich ludzi do tego, żeby oddawali swój szpik, bo on może uratować komuś życie.
W godzinach od 9 do 13 będzie można w 8 lokalizacjach w Płocku oraz w Warszawie zarejestrować się jako dawca. Na ekranie przedstawiamy listę miejsc, gdzie będą czekali na Państwa przeszkoleni w przyjmowaniu zgłoszeń i zabezpieczaniu materiału genetycznego nasi wolontariusze. Na miejscu będzie można też porozmawiać o metodach pobierania komórek macierzystych i przekonać się, że obawy przed podjęciem najważniejszej dla czyjegoś życia decyzji wynikają li tylko ze strachu przed nieznanym. Przypominamy też, że w naszym intranecie istnieje zakładka Bank Pomocy, gdzie każdy jej szukający może zamieścić ogłoszenie. W intranecie także lista miejsc, gdzie będziemy czekali na potencjalnych dawców 20 lutego. W minioną sobotę zarówno piłkarze nożni, jak i szczypiorniści sponsorowani przez Orlen występowali w roli gospodarzy i to niezwykle udanie. Wisła Płock w pierwszym meczu w Ekstraklasie w tym roku pokonała Górnika Zabrze, a piłkarze ręczni Orlen Wisły Płock w pierwszym meczu Ligi Mistrzów po dwumiesięcznej przerwie wygrali z chorwackimi szczypiornistami z Zagrzebia. Taki początek roku to dla piłkarzy nożnych Wisły wręcz marzenie. Pewną postawę na boisku i dobrą grę potwierdził wynik. Zwycięstwo 4-2 nad Zabrzanami, którzy jesienią rzadko pozwalali rywalom odbierać sobie punkty. Kolejna dobra wiadomość to gol Konrada Michalaka, który wreszcie strzelił bramkę dla płockiego klubu. Cały czas ciężko pracuję i mam nadzieję, że przyniesie to efekty. W tamtej rundzie udało mi się strzelać w sumie tylko jeszcze w Legii i w reprezentacji młodzieżowej. W Wiśle nie miałem okazji, zaliczyłem tylko 2 asysty, a ten rok rozpoczął się dla mnie dobrze i mam nadzieję, że tak samo się skończy. Teraz najważniejsze będzie potwierdzenie dobrej dyspozycji w kolejnym spotkaniu. Pomóc może w tym własne boisko, bo Wisła znów zagra w Płocku, tym razem z Zagłębiem Lubin. Początek spotkania w sobotę 17 lutego o 15:30. Dobre wyniki Płocczan w ostatnich spotkaniach spowodowały, że Wisła w tabeli przeskoczyła Lubinian i obecnie obie drużyny są sąsiadami po 22 kolejkach. To dobra zachęta do odwiedzenia stadionu imienia Kazimierza Górskiego w ten weekend. Równie ciekawie było w Orlen Arenie, gdzie o bardzo potrzebne punkty do tabeli w Lidze Mistrzów Płocczanie rywalizowali z bezpośrednim rywalem do awansu do najlepszej szesnastki europejskich rozgrywek. Pomogła własna hala i kibice, a HCPPD Zagrzeb przegrało 24-27. Jak podkreślali szczypiorniści Orlen Wisły Płock, to była bardzo ważna wygrana przed 3 ostatnimi pojedynkami w Lidze Mistrzów, w ten weekend mecz w Barcelonie, a potem jeszcze Rajne Karolewen i Vardar Skopje. To wszystko w tym wydaniu Studia Grupy Orlen. Kolejny program informacyjny oczywiście za tydzień. Do zobaczenia. Zapraszam serdecznie.